To był ostatni mecz na lorecie w tym sezonie i walka o ogromną stawkę. W pierwszej połowie przeciwnik częstochowian prowadził 1-0. Niedługo po rozpoczęciu drugiej części spotkania Skrzaty strzeliły gola, wyrównując wynik. Po kilkunastu minutach padł kolejny gol i wydawało się, że to Skra wygra spotkanie. W 90. minucie meczu doszło jednak do niespodziewanej sytuacji. Rzutu karnego dla drużyny Pogoń Siedlce, przez co mecz zakończył się spotkaniem 2-2. Emocjonujący mecz, remisowy, jeżeli się traci w ostatniej minucie bramkę po karnym, no to zawsze jest niedosyt. Także my czujemy niedosyt, bo uważam, że z przebiegu gry zasłużyliśmy na 3 punkty, zrealizowaliśmy bardzo dużo założeń przedmeczowych i ta drużyna zasłużyła dzisiaj na słowa uznania. Uratowaliśmy remis w ostatniej minucie, także no, mimo wszystko musimy z tego remisu być zadowoleni. No, mieliśmy mnóstwo sytuacji dzisiaj do zdobycia bramki, no niestety brakowało skuteczności. Prowadziliśmy 1-0. Wydawało się, że mecz mamy pod całkowitą kontrolą, że kwestia czasu, kiedy dołożymy następne gole, i nagle samobójczy gol odmienił losy spotkania. Remis nie przekreślił szans obu drużyn na grę w barażach o pierwszą ligę, ale mocno je ograniczył. Skra z pewnością jednak się nie podda i w meczu z Rzeszowem da z siebie wszystko.